Mija świąteczna przerwa szkolna w Wielkiej Brytanii. Niedługo dzieci wrócą do szkół, włącznie z dziećmi pary książęcej. Czy książę William wróci do wykonywania swoich codziennych obowiązków, czy zostanie w domu z Kate, by wspierać ją w walce z chorobą nowotworową? Książę William, po raz pierwszy w historii brytyjskiej rodziny królewskiej, postawił swoją rodzinę wyżej niż obowiązki, wynikające z jego urodzenia. Księżna Kate może na niego liczyć. William dba także o komfort swoich dzieci, książę William wspiera księżną Kate w walce z rakiem. Kiedy pałac potwierdził operację Kate, William zawiesił swoje królewskie obowiązki, wychodząc z założenia, że rodzina potrzebuje go bardziej niż królestwo. Wymigał się nawet z oficjalnego nabożeństwa za jego ojca chrzestnego. Jak się okazało, pojechał z żoną do szpitala, by wysłuchać strasznej diagnozy. Księżna Kate w swoim oświadczeniu podkreśliła, jak wielkim oparciem w chorobie jest dla niej książę William, który troszczy się o nią i o ich dzieci. Żona podziękowała mu publicznie za wsparcie i opiekę. Obecnie para książęca wypoczywa w Norfolk, z dala od londyńskiego zgiełku. Książę William wróci do wykonywania obowiązków. Jak podaje The Sun, książę ma wrócić do pełnienia swoich obowiązków jeszcze w tym tygodniu, niestety portal nie poinformował, co konkretnie będzie robił. Pałac przygotowuje się na przyjęcia w ogrodach pałacowych oraz Chelsea Flower Show, które nastąpią już w przyszłym miesiącu. To właśnie wtedy William może pojawić się publicznie. W brytyjskich szkołach 17 kwietnia znów pojawią się dzieci, a zatem także George, Charlotte i Louis wrócą do szkolnych ław. Spodziewany jest zatem także powrót książąt Walii do Londynu. Jak przekazuje The Sun, książę William zapewne włączy się do pracy, gdyż obecnie jedyną osobą, która w pełni może sprawować swoje obowiązki, jest księżniczka Anna, która także boryka się z osobistymi kłopotami. William zapewne wesprze ojca i ciotkę, pojawiając się podczas oficjalnych uroczystości i spotkań. Z pewnością jednak nie zostawi żony samej i nadal będzie w większym zakresie wspierał ją w procesie zdrowienia. Ponoć król, który w tej chwili odpoczywa w Balmoral, dobrze reaguje na leczenie nowotworu i czuje się lepiej, polecił swoim pracownikom zintensyfikowanie jego planu zajęć. Nie może się bowiem doczekać powrotu do pracy.